Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Wenezuela się zaczyna. Komunista nie jest jeszcze prezydentem, a już są plany na Wenezuelę 2. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego Wenezuela 2? No, Biden. Biden już rozdaje kiełbasy na lewo i na prawo. Dziedziców nie zabija, mandarynów nie zabija, no ale drenuje podatnika. Pieniądze podatnika po prostu są rozsmarowywane na przyszłych wyborców, także wyborcy wiadomo, na kogo będą głosować. Karawany emigrantów już idą w kierunku granicy meksykańskiej. W Ameryce kiełbasa jest rozdawana, także raz się udało oszukać maszyny liczące. W Detroit 130% ludzi głosowało, także to jest jakiś też rekord światowy, no ale teraz przez ładnych parę lat po prostu, kiedy będzie rozdawnictwo, no to będzie głosowanie na komunistów. Dwa miejsca, no dwóch senatorów w kongresie w Georgii przeszły w ręce komunistów, tak, także większość teraz, komuniści mają większość w kongresie, jest 100 senatorów, bo jest 50 stanów, na każdy stan jest dwóch senatorów, niezależnie od wielkości czy ilości ludzi, także powiedzmy Rhode Island ma dwóch senatorów i Kalifornia ma dwóch senatorów. Rhode Island ma trzech czy czterech reprezentantów, a Kalifornia ma 55 reprezentantów. Także to działa. No to Ameryka to jest system federalny, federacyjny, to są Stany Zjednoczone. No ale właśnie ta większość w Senacie będzie głosowała. Mają większość w Izbie Reprezentantów, też będzie głosowała, no i prezydent jest komunistyczny. Także to jest perfekcyjnie, cała władza w jednych rękach, jednopartyjna, powiedzmy, władza opozycji już w Ameryce nie ma na najbliższe 2, 4, 8 lat. Biden powiedział, no, że oprocentowanie jest tak niskie, że to najwyższy czas, żeby pożyczać pieniądze. No, prawda jest taka, że jak się ma pieniądze, idzie się do banku, żeby oddać na przechowanie z oprocentowaniem, no to dają 0,75%. Ale jak ludzie mają karty, no to niektóre karty to są nawet 18, 20, 25%. Jest jakaś tam legalny maksimum, kiedy nie może być, no ale ludzie mają karty po 20% rocznie, tak, także on nie żartował, zaproponował następne 2 tryliony, no, wydawania pieniędzy. No, mówi, że to jest na ten COVID-19, na tą panikę 19 i to jest jeszcze dodatkowo do tego, co kongres zadecydował, 1 trylion dolarów niedawno, w zeszłym miesiącu w zasadzie. No i jeszcze do tego, co było 2,9 tryliona w kwietniu. Także to jest 6 trylionów dolarów. 6 trylionów dolarów to jest... trylion to ma 12 zer. Trylion to ma 12 zer. Także dochód narodowy amerykański to jest 20 parę trylionów. Także to jest 1/3 dochodu rocznego została po prostu, no, pożyczona i rozdawana jest. Tak, tak, także to są potężne sumy. Po pierwsze, co trzeba sobie zdać sprawę, to jest to, że to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek stymulowaniem ekonomii. To jest po prostu ekonomia komunistyczna, no i to jest ekonomia polityczna. To jest redystrybucja forsy, to jest dawanie pieniędzy tym, którzy...
dostaną, czy potrzebują, i zabieranie pieniędzy tym, którzy mają. To jest taki przekaz w zasadzie dla wszystkich, co mają głosować, szczególnie dla budżetówki. Nauczyciele czy politycy w tych poszczególnych 50 stanach. Na poziomie federalnym jest tak, mamy tu komunizm, podatki federalne będziemy dawali wam w różnych stanach. No i wszyscy w zasadzie klaszczą i mówią: więcej tej kiełbasy, tak, więcej tej kiełbasy, więcej tego chleba. To krótkoterminowo może troszeczkę poruszy tą ekonomię, ale to i tak ekonomia wystrzeli, niezależnie od tego, czy ta forsa będzie wpompowywana, czy nie. Te wydawanie rządowe, wydawanie państwowe, to pomoże tylko w takim sensie, że teoretycznie ludzie zaczną iść szybciej do pracy i chętniej. No ale to 60 miliardów Biden zaproponował na przykład na szczepionki. No 100 miliardów było dane Pfizerowi na to, żeby zrobił te szczepionki. No to Biden jeszcze dodatkowo daje 70 milionów, pomimo tego, że Kongres w zeszłym miesiącu i tak dał 42 miliardy. No, liczą, że będą szybciej dostarczane i tak dalej, no ale największy problem to jest jak zwykle co? No biurokracja i polityka. Także Biden, no co Biden robi? Biden to robi to samo, co robił Obama, komunista Obama w 2009 roku, tylko że dwa razy więcej, tak? To jest Obama, Biden to jest Obama 2 i to tak jak widać. Wszystkie te lokalne i stanowe pomoc, no to będzie 350 miliardów na ten federalnych pieniędzy, 350 miliardów. Pomimo wszystko, że dużo lokalnych i stanowych rządów ma więcej forsy. Dlaczego ma więcej forsy? No bo giełda poszła do góry, no i nieruchomości poszły do góry, przepraszam, a w Ameryce jest ten podatek katastralny, który jest 1% rocznie od wartości rynkowej, także że podatków wszyscy ci biurokraci, cała ta budżetówka, no to wyciąga coraz więcej. No i trzeba pamiętać, że bezrobocie wśród urzędników państwowych to jest 3%, a bezrobocie wśród pracowników prywatnych jest 7%, tak? Także widać, kto jest niewolnikiem, a kto jest panem, tak? Także ci wszyscy w budżetówce, no to z definicji są komunistami. Oni po prostu chcą wysokie podatki, no i chcą tej swojej kiełbasy. Szkoły były pozamykane, także że no część dostawała pensję, no ale mimo wszystko dostaną 130 miliardów dolarów do tego, żeby zaczęli otwierać szkoły. No niekoniecznie to otworzą, no to jest po prostu taki opłata dla tych wszystkich związków zawodowych nauczycieli, którzy po prostu odmówili pracowania, odmówili, żeby otwierali szkoły, pomimo tego, że prywatne szkoły są otwarte, prywatne szkoły się potwierały. Państwowe są pozamykane, no i państwowe dostaną 130 miliardów. Koledże murzyńskie, czy tam czarne koledże, dostaną, no i koledże publiczne, dostaną 35 miliardów, ale czy coś prywatne szkoły dostaną? No niestety nie. Prywatne szkoły płacą podatki, rodzice tych dzieci w prywatnych szkołach płacą podatki, no a szkoły nic nie dostaną. Wszystko idzie tylko w jednym kierunku, po prostu ta sitwa budżetówki bierze te pieniądze. No i co potrzebuje? Potrzebuje tylko tego, żeby być wybieranym do komitetu centralnego. No i ludzie za tą kiełbasę, za te pieniądze dają. Jedna z dziwnych tych rzeczy redystrybucji, no to jest Kongres ustalił
przedłużył trochę tam bezrobocie, $300 na tydzień, także to jest powiedzmy $1300 na miesiąc. Biden chce to podciągnąć do 400, czyli 400 to jest 1700 na miesiąc, 1700 no to jest prawie $12 na godzinę. No i wtedy zaczyna być ten problem, że ludzie nie chcą pracować, także ludziom się bardziej, szczególnie tym co mają stawki $10-12, no to wolą dostawać bezrobocie. No to też nie jest taka prawda, no bo nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Bardzo często ludzie, którzy nawet zarabiają $10 czy $12, to dużą częścią tego benefitów jest ubezpieczenie zdrowotne, które kosztuje pracodawcę powiedzmy 8, 10, 12 tysięcy na osobę, czy tam 20 tysięcy na rodzinę. Dużo biznesów tłumaczy i mówi, że te płacenie tak dużych sum za bezrobocie, to oni nie mogą znaleźć ludzi, bo jeżeli oni proponują $12, a na bezrobociu płacą $12, no to nie płacą tak długo, no płacą tam 12, 14, 15 tygodni, także to nie jest cały rok, no ale to zmienia to wszystko. No i do tego jeszcze komuniści, Biden chce wprowadzić minimum stawkę godzinną, która jest $15, niezależnie od regionu, niezależnie czy w Nowym Jorku, czy gdzieś tam na wsi, czy w Ameryce B, prowincjonalnej, no to ma być federalne $15. No to zatłucze dużo biznesów, ludzie po prostu nie wytrzymają, no albo będą zwalniali i za te pieniądze, którą będą dawali 5 osobom, poprzednio powiedzmy pracowało 6 czy 7 osób, no jest to ekonomia komunistyczna, tak, z jednej strony dawać ludziom pieniądze, żeby nie szukali pracy, a z drugiej pracodawcom nakazywać płacić więcej, żeby zwalniali. No komunizm to jest kretyństwo, to jest nienormalność, tak? Także zdrowia dla normalnych. Każdy normalny rozumie te dwie rzeczy proponowane przez komunistów, no i oni dadzą sobie rękę za to uciąć, że tak jest, no to robią. Biden proponuje też reperacje za niewolnictwo, można powiedzieć, reperacje dla mniejszości murzyńskich, $190 miliardów, no w ramach wyrównywania, i sprawiedliwości społecznej, no to jeżeli daje się państwowe pieniądze jako podarunki, no to jest to wbrew konstytucji, a jeżeli się używa rasy ludzkiej do wyjaśnienia, no to tym bardziej jest jeszcze niekonstytucyjne. Do tego jeszcze proponują $1400 taki jednoczasowy czek. No ale to prawda jest taka, że ci, którzy powiedzmy zarobili 15 tysięcy, no to podatków w Ameryce federalnych nie płacą. No ale wypełnili podatki, no to jeżeli wypełnili podatki, no to ci, co zarabiają, no powiedzmy $10 na godzinę, no to jest 20 tysięcy rocznie, no to oni płacą tylko podatek od 6 tysięcy, dlatego, że jest na jedną osobę, bo to jest 12 tysięcy odpisu kwoty wolnej od podatku, na dwie osoby, no to jest 24 tysiące kwota wolna od podatku. Także jeżeli wypełnili, to dostaną 1400 plus 1400, czyli 2800. No ale jeżeli ktoś zarabia 40, 50, 60 tysięcy, no to zarobił powiedzmy 2, 3, 4 tysiące, a dostanie 1400, czy na rodzinę 2800. Także to znowu jest ta redystrybucja. Ci, którzy najmniej zarabiają, no to dostaną więcej niż dali, ale ci, którzy więcej zarabiają, dostaną część z tego, którzy samemu zapłacili. No dodają jeszcze kredyty
na dziecko 3-4 tysiące, na przedszkole 3-4 tysiące, także że cała ten socjalistyczny podejście do społeczeństwa tych demokratów, no to jest ten cały ten plan wyrównania społecznego, niezależnie ile się daje do budżetu. Najważniejsze jest, ile się dostanie z budżetu. No i to są wyborcy, tak? To jest po prostu ta kiełbasa. No i wszystkie te kredyty przypuszczalnie już zostaną na zawsze. Myślę, że 1 lutego kraj się otworzy, bo już jak będzie tydzień, 10 dni po zaprzysiężeniu Bidena, no to wszyscy zaczną mówić, że to trzeba szybko wrócić do ekonomii. No Biden i komuniści, no to no po prostu jest nieprawdopodobne, co się stało. Cały ten pandemia zniszczyła republikanów, zniszczyła Trumpa, zniszczyła 75 milionów głosujących. Te głosowania komunistów kopertowe zniszczyły. Trump przez cały rok pracował nad tym, żeby zrobić te szczepionki, żeby to otworzyć ten kraj. Wszyscy byli przeciwko niemu. No teraz szczepionki nadchodzą szybko, no to Biden po prostu przywłaszczy i będzie mówił, że jest ojcem tego sukcesu. Kiedy pandemia się poluzuje, czyli tak myślę, że właśnie po 1 lutym, to rząd dużo nie musi robić. Ludzie nie wydają, ludzie nie podróżują, ludzie oszczędzają, także oszczędności na kontach podwoiły się. Także teraz luty, marzec, jak to wszystko się ruszy, to ekonomia będzie dużo szybciej szła, niezależnie czy państwo coś by zrobiło, czy nie zrobiło. Tak, także od 2021 do końca roku 2022 to będzie wszystko szło do przodu. Kongres nic nie musi robić. Najgorsze i najbardziej perfidne i wredne to jest to, że Biden mówi, że ekonomia przed pandemią była fatalna. No oszukuje, tak, bo bezrobocie było 3%, zarobki wzrastały nieprawdopodobnie, próg ubóstwa w zasadzie to się zmienił bardzo wśród czarnych i brązowych. Także to wszystko było, te pensje wzrastały, no wszystko dobrze szło, no poza tym chińskim koronawirusem. W sumie prywatne biznesy, no to podnoszą pensje niezależnie od tego, czy kongres ich zmusza, czy nie zmusza. Także to wszystko jest jakaś taka wartość rynkowa. To jest zachowanie wolnego rynku ekonomicznego. No ale komuniści z Komitetu Centralnego, no oni muszą rozkazywać. Biden potrzebuje na razie głosów Partii Republikańskiej z Senatu, żeby cokolwiek to tam przeszło. No senatorzy republikańscy no powinni w zasadzie powstrzymywać te wydatki, no ale nie powstrzymają, no bo zrobią z siebie wrogów. Także lud krzyczy kiełbasy i chleba. Biden oczywiście im daje tej kiełbasy i chleba. Co z igrzyskami? No igrzysk nie będzie. Może być głód za jakiś czas. Jeżeli Ameryka się zamieni po prostu w Wenezuelę, no to nie będzie przyjemnie, to będzie po prostu makabrycznie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Rozsyłasz, dziękuję już kompletnie. Nie subskrybujesz, jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych jeszcze raz i przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, co się dzieje. Patrzcie się, głosowaliście na Bidena, wszyscy normalni was ostrzegali, co się dzieje. To teraz patrzcie się, żeby kiedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, żebyście przepraszali, żebyście mówili, że po prostu byliście nienormalni, nie rozumieliście i nie wiedzieliście, co się dzieje. No a nadchodzi Wenezuela. Zdrowia dla normalnych.